cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam kosmetyki, które warto kupić w Sephorze lub w Douglasie, ale najczęściej tutaj są kosmetyki właśnie dostępne w Sephorze, ponieważ teraz w Sephorze są ogromne przeceny. Jest do jutra niestety. Myślałam, że do 9. Nie wiem, skąd mi się wzięła ta 9. Myślałam, że do 9 stycznia są te przeceny, a się okazało, że do 31 grudnia, więc szybciutko nagrywam ten filmik, bo myślałam, że jeszcze mam chwilę czasu, ale nie. Więc nagrywam, mam nadzieję, że jeszcze któraś z Was skorzysta z tego, z tych kosmetyków, które Wam tu pokażę, może Wam się coś spodoba. Natomiast wiadomo, że w Sephorze wiecznie są jakieś promocje, wiecznie są jakieś kody zniżkowe, więc mam nadzieję, że tym filmikiem Wam po prostu pomogę przy wyborze. Więc tak, jeśli chodzi o Sephorę, mamy minus 25% na kosmetyki kolorowe, właśnie do 31 grudnia. Natomiast w Douglasie mamy na cienie, na pomadki, na tusze do rzęs oraz, nie pamiętam na co, na lakiery do paznokci. O, mamy minus 30% w Douglasie właśnie, przede wszystkim na cienie do powiek i na maskary, więc jeżeli któraś z Was ma ochotę sobie coś kupić właśnie, na przykład cienie z Toma Forda, to w tym momencie warto. Więc dobrze, zaczynamy. Zacznę od kosmetyku właśnie dostępnych w Sephorze, ponieważ tutaj mamy ten minus 25% na całą kolorówkę, a jeżeli macie kartę Gold, no to macie minus 30%. Także ja tutaj mam całe pudełeczko kosmetyków, które kupiłam właśnie na tej promocji, ale to kiedy indziej Wam pokażę. Dzisiaj pokażę Wam tylko te produkty, które tak naprawdę mam. Znaczy naprawdę, które mam i które testowałam, które naprawdę lubię. O. Więc zacznę może od kosmetyków do twarzy. Ogólnie jeżeli chodzi o te kosmetyki, to wiadomo, ja mam cerę suchą, dojrzewającą. Mam tutaj jakieś pierwsze zmarszczki, więc potrzebuję te kosmetyki takie dla właśnie cery suchej, dojrzałej. Więc przede wszystkim te kosmetyki do twarzy to są skierowane dla takich typów cer, czyli cera sucha, cera normalna, cera mieszana z tendencją do przesuszania się i cera dojrzała. Nie wiem, czy powiedziałam. Wiadomo. Tutaj mam bazę, to jest najlepsza baza nawilżająca na rynku. Jeśli ja ogólnie nie testowałam nigdy marka Jacobsa tej bazy, więc nie mam porównania, ale ta jest świetna. Ona daje przepiękne nawilżenie, przepiękne rozświetlenie, bardzo fajnie też utrzymuje podkład, nie narzekam, i wygładza skórę. Bardzo ładnie wygląda ta baza na twarzy, więc serdecznie Wam ją polecam. Bardzo lubię tą bazę i też przepięknie pachnie. Więc jeśli chodzi o bazę, to mam to. Jeśli chodzi o inne bazy, to na przykład jeżeli macie ochotę przetestować sobie, spróbować w ogóle meteorytów Guerlain, to tej bazy, tą bazę właśnie taką w kulkach z Guerlain serdecznie też polecam do kupienia. Ja akurat jej nie kupiłam, kupiłam inną bazę, ale tą mam w próbce, mam taką miniaturkę po prostu i ona jest świetna. Ta baza jest naprawdę bardzo fajna, więc jeżeli macie ochotę, to też ją polecam. Kolejną rzeczą, może tutaj jeszcze pokażę Wam mgiełkę ze Smash Boxa, to jest mgiełka, teraz w różnych firmach są te mgiełki. Pierwsza w ogóle to była mgiełka z MAC-a, Fix Plus się nazywała. To jest akurat Smashbox Primer Water Photo Finish. Ona działa przede wszystkim nawilżająco. Jeśli macie suchą skórę, to przed makijażem możecie sobie spryskać tą mgiełką twarz. Możecie spryskać na przykład po makijażu, żeby ujednolicić wszystko, tak, zabrać efekt pudrowości i tak dalej, więc też bardzo fajna mgiełka, bardzo fajna sprawa i na promocji właśnie minus 25% opłaca się ją wziąć, więc to jest kolejna rzecz. Jeśli chodzi o korektory, mam dwa, które uwielbiam i które są dostępne właśnie w Sephorze, to są te dwa korektory, to są najlepsze korektory właśnie, no przetestowałam mnóstwo tych korektorów. Tusze Klat też jest bardzo fajny, ja go kupiłam w zestawie, zaraz o zestawach Wam opowiem. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o takie korektory dobrze kryjące, ten jest świetny, to jest Helena Rubinstein Magic Concealer Mango w kolorze 01 Light i to jest korektor świetny pod oczy, on ma dobre krycie, jest bardzo lekki, nie wchodzi w żadne załamania skóry, troszeczkę tak delikatnie jakby się wchłania, nie zastyga absolutnie, tu żadnej skorupy nie będzie, on jest bardzo delikatny, a przy tym ma bardzo fajne krycie i pięknie rozjaśnia okolice pod oczami, trzyma się też cały dzień, uwielbiam ten korektor. To jest bardzo, bardzo dobry korektor i on ma tutaj 15 ml aż, więc to jest naprawdę bardzo wydajny produkt. Serdecznie go polecam. I drugi, który zużyłam już praktycznie 3/4 opakowania, też bardzo go lubię. To jest Estée Lauder Double Wear ze serii tej Stay in Place. Jeżeli chodzi o kolor, to jest 1C Light Cool. Jest tam kilka dostępnych kolorów w ofercie.
To jest korektor typowy taki do twarzy, że na przykład jeżeli macie jakieś nieskonałości na skórze, to możecie spokojnie sobie nim zakryć. On ma też bardzo dobre krycie. Jest troszeczkę cięższy, no sporo cięższy od tamtego z Heleny Rubinstein, ale ja go też bardzo lubię pod oczy. Nakładam pod niego dobry krem, taki nawilżający i też mi krzywdy nie robi. Natomiast do twarzy świetny, bardzo dobre krycie, świetnie się trzyma. To jest ta seria Double Wear po prostu. Tych korektorów, a jeżeli chodzi o oczy, to typowo ten, uwielbiam go naprawdę, bardzo dobry produkt. Jeśli chodzi o podkłady teraz, ja mam mnóstwo podkładów, ja uwielbiam w ogóle podkłady i dobrze o tym wiecie. Takie na teraz, jeżeli mam Wam polecić naprawdę świetne podkłady, które uwielbiam, które jeżeli kupicie, to na pewno się nie zawiedziecie, przynajmniej jeżeli macie cerę taką jak ja. Pierwszy z nich to jest Le Beige. Tutaj w opakowaniu tego nie widać, bo ja go wstrząchnęłam przed chwileczką. Zużyłam 3/4 buteleczki. Najczęściej sięgam po ten produkt, po ten podkład, ponieważ nieważne jaką pielęgnację pod niego nałożę, on zawsze wygląda świetnie. Nie muszę tutaj mocnego jakiegoś treściowego kremu nakładać. Mogę leciutki krem. On nawilża i przy tym jest to podkład z takim lekko matowym wykończeniem. Nie powiedziałabym, że satynowym, bo tutaj satyny nie ma w nim absolutnie. On ma naturalne takie wykończenie z lekkim matem. Świetny jest, długo się trzyma, ma fajne krycia, można stopniować. Kolorek jest, który ja tutaj mam, to jest N21, bardzo ładny, pięknie się wtapia w moją skórę. Aktualnie mam inny podkład na sobie, natomiast tak jak mówię, no, najczęściej po niego sięgam. Jest to świetny podkład, bardzo dobry. Robiłam jego test na żywo, recenzję, więc sobie podlinkuję Wam. Kolejny to mój ulubieniec, taki typowo nawilżający podkład, bardzo delikatny, leciutki, z lekkim kryciem, ale też dobrze się trzyma na mojej skórze. To jest ten Shiseido Synchro Skin Glow, świetny podkład. Nie miałam tej wcześniejszej wersji, czyli Synchro Skin tej zwykłej. Kupiłam od razu tą i nie narzekam, naprawdę jest cudowny podkład. Zresztą wiecie, ja go przez całe wakacje używałam, polecałam go milion razy. Dużo z Was go kupiło i też jesteście zadowolone z tego podkładu, więc to mi bardzo cieszy. Kolor, który ja mam, to jest Neutral 3. Jest w tym momencie dla mnie za ciemny, ja go odstawiam, używam inne podkłady, ponieważ on jest za ciemny po prostu i będę go używała, jak się troszeczkę opalę po prostu, wiecie, na wiosnę, późną wiosnę, lato. Świetny podkład, taki właśnie typowy letni podkład, bardzo fajny, leciutki, delikatny, ale nawilżający świetnie. Także i pięknie wygląda cera po nim, naprawdę, taka jest rozpromieniona, gładziuteńka, taka lekko jakby perłowa, perlista, przepięknie wygląda. I następny podkład, który teraz mam na sobie, to jest podkład Estée Lauder. Jeżeli potrzebujecie podkład, który jest podobny, chociaż wiecie co, on nie jest dla mnie podobny do Estée Lauder, tego Double Wear'a, to jest podkład leciutki, naprawdę lekki, fajnie kryjący, ma dobre krycie. Lepiej kryje na pewno niż Le Beige, chociaż Le Beige też bardzo dobrze kryje. Natomiast ten ma naprawdę świetne krycie, ale przy tym jest bardzo lekkim podkładem i jest bardziej nawilżający niż Le Beige. Znaczy, może nawilżenie jest podobne, natomiast ten daje więcej matu, ten jest bardziej rozświetlający. Ale tutaj nie ma żadnych drobinek, nic takiego, to jest po prostu lekko taki odbijający światło podkład z nawilżeniem. Tu też satyny nie ma w nim absolutnie. On jest świetny. Naprawdę bardzo dobry podkład. Tak jak mówię, dzisiaj mam go na sobie, więc możecie obserwować, jak on się prezentuje. Trzyma się cały dzień na skórze. I kolor, który ja mam, to jest B20. Troszeczkę się przyciemnia, ale to też nie zawsze. Nie wiem, od czego to zależy, ale jak oksyduje, to tak, no, tyci, tyci. I nie robi się pomarańczowy. Ten kolor jest naprawdę przepiękny. Jest jaśniuteńki beż po prostu. Więc to jest ten Yves Saint Laurent, najnowszy All Hour. Jest to dla mnie podkład lepszy od tamtego Yves Saint Laurent Latent Touche Eclat, znaczy Touche Eclat Latent. Ten jest lżejszy od tamtego, ma lepsze krycie i lepiej się trzyma na skórze. Tamten jest taki cięższy moim zdaniem, chociaż to też jest lekki podkład, fajny podkład, ale ten jest moim zdaniem jeszcze lepszy niż tamten. No naprawdę jest świetny. Uwielbiam ten podkład, więc też bardzo serdecznie Wam go polecam. I też jeżeli chodzi o podkłady, to tyle. Jeszcze mogłabym Wam polecić jeden podkład, który aktualnie też używam na zmianę z tymi. Jest to Clinique Even Better Glow. To jest podkład, który ma dość zbliżone wykończenie jak ten Shiseido Synchro Skin, tylko że ten jest lżejszy, tamten jest po prostu podkładem zimowym dla mnie. Zimowy, ale przepięknie wygląda na skórze, tak samo jak ten. Także i dla dojrzałej cery tamten się świetnie sprawdza, jest mega nawilżający, naprawdę świetny podkład.
Jeśli chodzi o pudry, mam tutaj dwa pudry. Jeżeli potrzebujecie puder, który Wam zmatowi makijaż, utrzyma go w ryzach i też ładnie odbija światło, i to też nie jest puder, który zabiera cały błysk na przykład z podkładu, który Wam wysuszy twarz, bądź nie wiem, ściągnie czy coś tam. To jest puder bardzo fajny, właśnie taki matujący, ale z odbiciem światła. To jest ten Dior Skin Nude Air Loose Powder się nazywa, ja mam go w kolorze 020. Jest jeszcze jaśniejszy od niego kolorek 010, ale ten też jest bardzo fajny, on nie przyciemnia mi podkładu. Tak się prezentuje, ma tutaj puszek. Też robiłam jego recenzję, więc odeślę Was do tego filmiku po prostu, jeżeli macie ochotę zobaczyć. Jest też bardzo lekki, choć on w porównaniu do tego drugiego pudru jest cięższy. Może od razu Wam pokażę. Ten drugi puder, który serdecznie Wam polecam do cery, słuchaj, tym bardziej, to jest Kat Von D Locket, ten puder translucent. To jest puder, który jest rozświetlający i lekko matujący. Ten natomiast jest matujący z lekkim odbiciem światła. Ten bardziej rozświetla i jest lżejszy, jest bardzo delikatny, jest niewidoczny na twarzy. Ten też jest taki leciutki, natomiast w porównaniu z tym, to ten jest dużo cięższy. Ten z Diora jest cięższy, daje troszeczkę krycia. Ten natomiast jest no, taka mgiełka, taka woalka po prostu rozświetlenia, wygładzania skóry. Jest przepiękny ten puder, bardzo go lubię. Więc to są dwa pudry takie na tą chwilę, które uwielbiam. W zależności od tego, czy potrzebuję więcej matu, dłużej utrzymać podkład, to właśnie sięgam po ten z Diora. Więc tak, jeśli chodzi o może rozświetlacze teraz, najlepszy rozświetlacz moim zdaniem w Sephorze dostępny to jest ten, to jest Too Faced, serduszkowy, w najjaśniejszym kolorze Blinded by the Light. I to jest rozświetlacz po prostu przepiękny, on daje taką taflę, no śliczny jest po prostu, to jest szampański odcień, bez żadnego złota, bez żadnego srebra, bez jakichś takich wybijających się tonów, po prostu przepiękny odcień szampana, cudowny i cudownie się mieni, przepięknie. Tak się prezentuje na palcu. No, jest, no najpiękniejszy rozświetlacz i jest tak mięciutko zmielony, drobniuteńko. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz z Dior, to tamten daje bardziej takie jakby kawałki, zostawia kawałki produktu na twarzy. Trzeba go mocno rozetrzeć, żeby się ładnie wtopił i dał taką łunę po prostu rozświetlenia. Jest bardzo mocno zmielony i pięknie się łączy po prostu z podkładem. Uwielbiam go i serdecznie Wam polecam. Natomiast kolejny produkt to jest ten z Kat Von D. To jest ta paletka Alchemist. Tutaj mamy cztery rozświetlacze, to są takie cienie, one są wielkości cieni po prostu te produkty. Natomiast można je używać właśnie jako cienie, na przykład na jakiś ciemny cień, na czarny cień nałożyć delikatnie któryś z nich i one dają właśnie takie holograficzne odbicie. Każde z nich rozświetla na inny kolor, to są cztery kolory po prostu. Ja już Wam pokazywałam tą paletkę nieraz, uwielbiam ją, jeżeli chodzi o ten tutaj na górze, znaczy na dole w sumie. To jest Pink Opal i on świetnie wygląda na kościach policzkowych. Reszta świetnie się sprawdza w kąciki wewnętrzne oczu. Uwielbiam ten produkt naprawdę. I też jest mięciutko zmielony, jest bardzo trwały i przepiękny efekt daje. Żaden cień, nigdy nie miałam takich cieni jak to. Właśnie, o to mi chodzi. Więc tak, kolejną rzeczą, tak szybko lecę, żeby ten filmik nie trwał długo. Teraz jeżeli chodzi o bronzery, mam kilka bronzerów. Ostatnio w ogóle kupiłam sobie ten zestaw z Hulą. I powiem Wam, że ja tą Hulę miałam dawno temu. Dopóki nie spróbowałam innych bronzerów, ponieważ tych bronzerów teraz na rynku mamy mnóstwo i mamy świetne bronzery, to ja ją uwielbiałam. Natomiast teraz jakoś, nie wiem, coś mi bardzo w tym produkcie nie pasuje. Natomiast jeżeli chcecie spróbować, jeżeli lubicie ten bronzer, to serdecznie Wam polecam kupować go w takich opakowaniach. Teraz w okresie świątecznym jest mnóstwo zestawów. Więc jeżeli macie ochotę na jakiś produkt, to sprawdźcie, czy on nie jest przypadkiem dostępny w zestawie. Tutaj ten bronzer jest właśnie w mniejszym formacie, ale to też jest duże opakowanie. Jeżeli chodzi o bronzer, to na pewno na długo Wam wystarczy. I ten bronzer, poczekajcie, ma tutaj chyba 5 gramów, z tego co pamiętam. Oj, nie znajdę teraz tego, ale jest naprawdę spory. Jezu, wszystko mi spada. Czekajcie, może inaczej usiądę. Więc jeżeli macie ochotę na bronzer z Hula, to spróbujcie go właśnie w jakimś opakowaniu, znaczy w jakimś zestawie kupować z innymi produktami, które możecie też przetestować. Tutaj mam na przykład bronzer Hula tylko w kremie był w zestawie i tutaj rozświetlacz mam w
również, więc dla mnie to jest fajna sprawa, ponieważ ja tych bronzerów i tych kosmetyków ogólnie mam dużo, a tak w mniejszych formatach to i szybciej to wykończę, jest możliwość, że to wykończę, natomiast mogę sobie jeszcze spróbować inne kosmetyki do tego. I jeżeli chodzi o zestawy również, mam tutaj zestaw Yves Saint Laurent, on wygląda tak, to jest zestaw typowo świąteczny, koszt to był chyba 150 zł, tak normalnie w regularnej cenie, natomiast kupiłam go po przycenie. I to jest ten rozświetlacz, już nie będę tego wyciągać, bo to mam w środku po prostu w opakowaniu. Rozświetlacz, do tego jest miniaturka bazy, która jest naprawdę bardzo fajna, też ją używałam. I mamy tutaj płyt do zmywania makijażu, więc za cenę jednego produktu mamy trzy, tak jakby. Więc to też jest bardzo fajny interes. I tusz do rzęs, który uwielbiam i mam go dzisiaj na oczach. Pierwszy raz w życiu go miałam, to jest tusz z Guerlain. Też kupiłam go w zestawie, zobaczcie. Tusz plus baza. Ta miniaturka bazy właśnie meteorytowej. Tusz się prezentuje tak, zobaczcie. W opakowaniu był, a i tak przyszedł w swoim własnym kartoniku, co jest bardzo fajne. Tusz się prezentuje tak, to jest ten tusz. Śliczny efekt daje na rzęsach, przepięknie pachnie, cały dzień się trzyma, nie obsypuje się. No, uwielbiam. Naprawdę, bardzo dobry tusz. Bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Jeden z lepszych tuszy w ogóle w Seforze moim zdaniem. I tutaj właśnie był w opakowaniu taki miniaturka po prostu bazy tej kulkowej, którą też już używałam kilka razy. Świetna baza. Kupiłam sobie co prawda inną, ale myślałam o tym, żeby sobie ją zakupić. Więc to jest kolejna rzecz, czyli zestawy. Jeżeli macie ochotę na jakiś kosmetyk, sprawdzacie, czy on nie jest w zestawach właśnie dostępny. Za to bronzer, który uwielbiam i który serdecznie Wam polecam, który używam ostatnio cały czas, to jest ten z Makeup Forever Pro Bronze Fusion, który pasuje mi do każdego makijażu. To jest kolor 15L, ale każdy z tych kolorów dostępnych właśnie w Seforze, bo tam jest kilka różnych kolorów, każdy jest piękny. Każdy, który by się nie wzięły, będziecie zadowolone. On jest świetny, jest lekko, bardzo delikatnie rozświetlający. To jest bronzer taki, absolutnie nie jest suchy. On jest taki jakby lekko żelowawo-mokrawy, ciężka do pisania konsystencja, a jak się go nakłada, to jest efekt taki, jakby się miały nawet lekko mokry produkt na twarzy. Czy w sensie takim, że kremowy po prostu bronzer. On nie wygląda absolutnie pudrowo na twarzy. Wygląda świetnie, cały dzień się trzyma, nie robi plam, można go stopniować. Naprawdę jest bardzo dobry, jest cholernie wydajny. Naprawdę, ja nie wiem ile ja już go mam, ale z pół roku co najmniej widać zużycie. Owszem, widać. Natomiast no, do denka to ja nie wiem, kiedy ja się dokopię w tym bronzerze. Jest świetny, jest twardy, po prostu nie sypie się, nie pyli się absolutnie. Świetny produkt. Uwielbiam go naprawdę i serdecznie go Wam polecam. I jeszcze bronzer, który jest też bardzo dobry, to jest ten bronzer z Shiseido. On wygląda tak. Ja mam go w kolorze tutaj aktualnie dwójka medium. Też są trzy kolorki dostępne i każdy z nich jest ładny. Naprawdę w świetle takim sztucznym w Seforze nie mogłam różnicy po prostu między tymi trzema kolorami dostępnymi nie widziałam praktycznie. Ten mi się wydawał bardziej taki neutralny i go wzięłam. Ale jest też bardzo dobry i też bardzo wydajny, nie sypie się, jest leciutki na twarzy, nie ma takiego chamskiego pudrowego efektu. Świetny produkt. Też bardzo dobry, też go serdecznie Wam polecam. Jeśli chodzi o cienie ogólnie, teraz szybciutko z cieniami, ja ostatnio, chociaż no jeżeli bym powiedziała, że nie kupuję paletek cieni większych, to bym skłamała. Ale bardziej inwestuję, może częściej sięgam, o! Częściej sięgam po cienie w kremie, łatwiej mi się je aplikuje. W tym momencie mam na sobie cień z Giorgio Armani'ego Ice Tint. Pokażę Wam w holu, ponieważ jeszcze tych rzeczy Wam nie pokazywałam. Natomiast jeżeli chodzi o Seforę, to moje ulubione cienie to są te. To są cienie z Barbery w sztywcie. Świetne, świetne cienie, świetne jakościowo, tylko że trzeba uważać, żeby ich za dużo nie nałożyć na powiekę, ponieważ one wtedy potrafią się lekko zbierać w załamaniu. Trzeba po prostu delikatnie je nałożyć, rozetrzeć i trzymają się cały dzień, też nic nimi nie dzieje, po prostu nie kruszą się. Mają piękne kolory, uwielbiam je i mam trzy odcienie tych właśnie cieni. To są cienie w sztywcie. Natomiast jeszcze tutaj mam takie z Urban Decay, do akcentów na przykład, na całą powiekę też pięknie wyglądają, to są cienie kameleony.
One są z serii Moon Dust. Ja mam jeden w kolorze Solstice i to jest przepiękny odcień, który opalizuje brąz z fioletem, opalizujący na niebiesko, na zielono. Przepiękny cień. I są dostępne te same cienie w tych samych nazwach, tylko że w kamieniu. Ja używam tych, w kamieniu mam tylko jeden, ale rzadko po niego sięgam. Te mi się jakoś lepiej stosuje, one przepięknie wyglądają w formie eyelinera, czy na górze, czy na dole, czy na przykład delikatnie nałożone na jakieś inne cienie. Przepięknie wyglądają te cienie, uwielbiam je. Ślicznie się mienią, piękne kolory. To jest Zap, a to jest Solstice. Naprawdę, jeden z lepszych cieni właśnie takich kremowych. Więc tak, jeśli chodzi o paletki ogólnie, to mam tutaj dwie paletki. Jedną neutralną, która jest naprawdę droga, ale dziewczyny na promocji minus 25% czy 30%, jeżeli macie golda, to naprawdę się opłaca. Ja kupiłam tą paletkę w zeszłym roku, chyba na gwiazdkę właśnie w zeszłym roku. To jest paleta Yves Saint Laurent, o której jest naprawdę bardzo cicho na YouTube. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że ona jest po prostu droga. Ona jest świetna, to jest... Ona się nazywa 1NU, bo tam są dwie dostępne. Jedna jest właśnie w kolorach takich brązowych, neutralnych, natomiast druga jest w fioletach. Ja mam tą neutralną brązową, ona jest przepiękna, dobrze napigmentowane cienie. Na początku, jak pierwszy raz je używałam, ja musiałam tak jakby zdjąć pierwszą warstwę z tych cieni. Bo najpierw wydawało mi się, że one mają słabą pigmentację, że się nie chwytają powieki. Bzdura totalna, one są naprawdę świetne te cienie. Jak zaczęłam je używać, to naprawdę zakochałam się w tych cieniach i naprawdę tutaj widać zużycie. Najczęściej, jeżeli chodzi o cienie takie prasowane, to najczęściej sięgam po tą paletkę. Kolory przepiękne. Każdy tutaj z tych kolorów jest przeze mnie używany. I to są takie moje odcienie po prostu. Takie lekko brązowe, złote, różne odcienie. I na przykład te maty, tutaj mamy trzy maty. Mamy jasny, beżowy mat, mamy ciemny i taki bardziej czerwony. Świetna pigmentacja po prostu. Cudowne cienie i też naprawdę cały dzień się trzymają i mają bardzo ładny połysk. Taki nietandetny, śliczny, śliczne cienie. Bardzo serdecznie Wam polecam. To jest paletka, którą naprawdę warto jest wydać na nią kasę. I kolejna i ostatnia paletka, którą Wam pokażę, to jest Huda Beauty. I to jest akurat paleta, która jedyna z tych właśnie Kat Von D, Huda Beauty i tak dalej mi się ostała. Ponieważ te cienie są po prostu piękne. Nie pozbędę się tej paletki. Mimo, że rzadko po nią sięgam, ale to jest jakość naprawdę... Nieziemska jakość tych cieni. Choć powiem Wam, że dziwne to jest, ponieważ jak dotykam tych cieni, to czuję, jakbym tu miała piasek w nich. One są takie nie mięciutko zmielone, tylko takie jakby... Niektóre cienie mają kawałki takie, nie wiem o co chodzi w tych cieniach, ale tego nie widać na powiece. Coś pięknie blendują, pięknie się nakładają, tylko że jak się dotyka, to tak czuć, jakby się coś miało pod palcami, jakiś piasek po prostu. Takie kawałki jakieś się robią. Ale kolory są przepiękne i naprawdę mega makijaże można tym stworzyć. Nie da się delikatnych makijaży stworzyć tą paletką, absolutnie. I bardzo często sięgam po ten cień, który nakładam nawet w makijażu dziennym, lekko palcem na całą powiekę, ponieważ to jest taki tak zwany topper, to są cienie takie nawierzchniowe, które nie mają jakiejś dużej pigmentacji tak same w sobie, ale je się nakłada na cienie i one dają właśnie taki trójwymiar, taki piękny holograficzny efekt. Naprawdę, świetna paleta. Świetna paleta, jest lepsza niż tamta poprzednia. I ta ma jeszcze lusterko do tego. Tutaj jest lustereczko. Więc jeżeli chodzi o paletki, to bardzo fajne, bardzo ją lubię. I to chyba, dziewczyny, praktycznie wszystko. Ach, mam jeszcze pomadki. Pomadki, które uwielbiam. Ja sobie w ogóle w tym roku kupiłam właśnie na tych wyprzedażach pomadkę, w sumie dwie, z Chanel. Pierwsze, znaczy może nie pierwsze, bo bym schowała, jeszcze kiedyś miałam z serii Coco Shine pomadkę jedną, ale z tych, które tutaj kupiłam, to nigdy nie miałam, więc to są moje takie pierwsze prawdziwe chanelowskie pomadki. Więc myślę, że jeżeli mamy takie promocje właśnie jak teraz są w Sephorze, to warto jest zaopatrzyć się w jakąś pomadkę właśnie z takiej dobrej firmy. Rzecz, którą zawsze chciałyście mieć po prostu. I u mnie to jest na przykład pomadka z Chanel. Więc jeżeli chodzi o inne, to bardzo Wam polecam pomadki z Yves Saint Laurent. One są świetne, chociaż nie trzymają się, przynajmniej ta seria się nie trzyma jakoś specjalnie na ustach, znaczy... Ona się trzyma na usta, tylko że ona jest kremowa. To nie jest pomadka taka typowo matowa, wżerająca się w usta. To jest bardziej jak błyszczyk, ale jest naprawdę
fantastyczna i tylko tyle mi zostało. To jest taka typowo dzienna pomadka, gdzie jak kupujecie tą pomadkę, to wiecie, że będziecie ją po prostu nosiły. Nie będzie się marnowała. Więc serdecznie polecam Wam ogólnie pomadki z Yves Saint Laurent, bo są dobrej jakości. Tą też bardzo lubię. To ta seria, którą tutaj mam, to jest Beige Tribute, się nazywa ten kolor, który tutaj akurat jest. O tak. To jest taki neutralny, nie wiem czy widzicie w ogóle coś, bo już jest ciemno, się robi po prostu. Ale chcę dokończyć ten filmik jeszcze tutaj w dziennym świetle. I jeżeli chodzi o tę pomadkę, ta seria w kwadratowych opakowaniach dłużej się trzyma i ona jest bardziej napigmentowana. Natomiast ta jest bardziej jak taki mocno pigmentowany błyszczyk, coś takiego. Jeżeli chodzi o te pomadki, ogólnie je bardzo lubię i często je używam w makijażu dziennym po prostu. Natomiast jeśli chodzi o inne pomadki, to marka Jacobsa uwielbiam. To są pomadki, które ostatnio sobie kupiłam. Tą kupiłam już jakiś czas temu. To jest seria Le Marc. Mocno pigmentowana, praktycznie matowa. Taka satyna, po prostu taka typowa satyna. Wyżera się w ustach, mocno się trzyma ust. Nie schodzi, znaczy schodzi, ale nie schodzi za szybko. I kolory ma piękne i też bardzo mocna pigmentacja. To jest, wystarczy raz przejechać, już mamy pełne krycie po prostu przy tej pomadce. Więc ta czarna seria Le Marc bardzo polecam. Natomiast tutaj mam jeszcze jedną pomadkę w przepięknym kolorze nude. To jest właśnie seria pomadek typowo nude'owych. W takich opakowaniach właśnie brązowo-beżowych. Ja tutaj mam aktualnie kolor 106. 106 Moody Margot. I ten kolor jest prześliczny, to jest beżyk taki dla mnie, z tych wszystkich, co tam były, najbardziej neutralny, po prostu jasny beż, wybielający lekko usta, ale nie jest za jasna, ale z tych jaśniejszych już pomadek. Więc tą 106 bardzo serdecznie Wam polecam. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o Sephora. Jeśli chodzi o Douglasa natomiast, ponieważ w Douglasie też mamy w tej chwili właśnie -30%, ale tylko na cienie, na pomadki, na tusze do rzęs. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, to serdecznie Wam polecam właśnie tusz z Guerlain, bo on jest bardzo dobry. I w Douglasie jest jeszcze dostępny Yves Saint Laurent tusz Effectful Seals i Armani. Armani nie ten Ice Kill, tylko Black Ecstasy. Przepiękny tusz, naprawdę fantastyczny tusz. I oczywiście Tom Ford. Tutaj mamy do wyboru właśnie cienie do powiek. Ja się zastanawiałam bardzo głęboko, ale w końcu jej nie wzięłam. Nad paletką Last Dance, która jest przepiękna. Macie w ofercie również paletkę Nude Deep w kolorze 03. To jest 03 Nude Deep. To jest przepiękna paleta. Taka neutralna, o przepięknym błysku i też świetnie napigmentowana. To są takie inne cienie, takie żelowe bardziej. Ciężkie do określenia, ale naprawdę przepiękne cienie i serdecznie Wam polecam teraz kupić właśnie na tej promocji -30% paletkę Toma Forda i pomadki Toma Forda. Też się zastanawiałam nad jedną, ale w końcu jej nie wzięłam, bo jednak rozum zwyciężył. Chociaż i tak nabrałam tych kosmetyków innych, ale no, nawet po przecenie to wyszło chyba z 200 zł za pomadkę, to tak nie bardzo. Ale no jeżeli chodzi o Toma Forda, jeżeli macie ochotę na tą markę, spróbować ją chcecie, czy cienie, czy pomadki, to serdecznie Wam polecam właśnie w tej chwili. I to chyba wszystko, dziewczyny. Więcej tutaj rzeczy nie mam. Pokazałam Wam wszystko to, co przyszło mi na pierwszą myśl, właśnie żeby Wam polecić. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, na przykład, bo tutaj spojrzałam, mam jeszcze kulki meteoryty Guerlain, tylko że w starym opakowaniu. Natomiast powiem Wam szczerze, że teraz na rynku na przykład wyszedł ten puder, który daje fajniejszy efekt niż kulki meteoryty. On lepiej zmiękcza rysy, to jest podobny efekt właśnie jak w kulkach, tylko że kulki mają kawałki brokatu. Musiałbyście sobie wyciągnąć te kulki takie najbardziej świecące, ale jeżeli macie ochotę i zawsze Was korciło, żeby kupić meteoryty, no to w tej chwili macie na to okazję. Chociaż okazji też pełno będzie pewnie już. Wiadomo, ta Sephora ciągle jakieś zniżki robi. Więc jeżeli chodzi o puder, to szczerze polecam Wam ten. Więc to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmikiem Wam pomogłam. Dajcie koniecznie znać, co sobie kupiłyście w ostatnim czasie właśnie w tych promocjach. Ja tak jak mówię, mam tutaj całe pudełeczko kosmetyków i tak czekają te kosmetyki, żeby Wam je pokazać po prostu, zanim zacznę je używać. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie taki filmik się pojawi. Więc dziękuję Wam serdecznie, buziaczki i do następnego, pa, pa.